Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem i wspieraj to dzieło na Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem. Laudetur Jezus Chrystus. Kolejny paragraf, czyli paragraf piąty, będę omawiał. Punkt 325 i kolejne. Przypominam, tak jak mówiłem ostatnio, bardzo proszę, żeby nie tylko wysłuchać to, co tu powiem, ponieważ ja przeskakuję też po, z punktów kolejnych, więc niektóre pomijam. Trzeba samemu także później to przeczytać, przetrawić, zrobić notatki, a później pójść najlepiej jeszcze do Kaplicy Adoracji i niech to wszystko się ułoży przed Panem Bogiem z zachwytem nad tym, co nam zaproponował. Czyli ten rozdział to jest, Bóg, który jest twórcą nieba i ziemi. Weznanie wiary Soboru Laterańskiego IV stwierdza, że Bóg równocześnie od początku stworzył z nicości jeden i drugi rodzaj stworzeń: stworzenia duchowe i stworzenia materialne to znaczy aniołów i świat ziemski, a na końcu człowieka, który złożony z duszy i ciała, łączy w sobie świat duchowy i materialny. To też jest niesamowita, piękna tajemnica, że człowiek łączy w sobie świat duchowy i materialny. Kim są aniołowie? Istnienie istot duchowych, niecielesnych, które pismo święte nazywa ogólnie aniołami, jest prawdą wiary. Ważne jest tutaj, aby zrozumieć, że anioł to jest funkcja, to nie jest nazwa. E, natura to jest duch, czyli aniołowie są duchami. Tak jak Bóg jest duchem, duchem najdoskonalszym, tak samo jest w przypadku aniołów, to są duchy. Święty Augustyn mówi na ich temat. Anioł oznacza funkcję, nie naturę. Pytasz, jak się nazywa ta natura? Duch. Pytasz o funkcję? Anioł. Przez to, czym jest, jest duchem, a przez to, co wypełnia, jest aniołem. W swoim. W całym bycie aniołowie są sługami i wysłannikami Boga, ponieważ zawsze kontemplują oblicze Ojca, który jest w niebie. Tak na przykład mówi nam Ewangelista Mateusz, rozdział 18, werset 10. Są wykonawcami Jego rozkazów, by słuchać głosu Jego słowa. Jako stworzenie czysto duchowe, aniołowie posiadają rozum i wolę, są stworzeniami osobowymi i nieśmiertelnymi. Przewyższają doskonałością wszystkie stworzenia widzialne. Świadczy o tym blask ich chwały. I tutaj taka rzecz, którą jeszcze pamiętam z wykładów, którą chciałbym się podzielić. Różnica na przykład między człowiekiem a aniołem jest następująca. Że my się uczymy jako ludzie. My popełniamy błędy, mamy możliwość naprawienia tych błędów. Ktoś się uczy języków, ktoś poznaje, małe dzieci, na uczą się od podstaw pewnych rzeczy. I na przykład, jeżeli pokazałbym wam ten katechizm Kościoła katolickiego, to nie musi się wyostrzyć, obraz, tylko żebyście widzieli. Wy widzicie tę okładkę, ja widzę z drugiej strony. W momencie, gdyby ktoś otworzył, może jeszcze poznać jakieś treści, które są w środku. Anioł ma pojęcia wlane. To znaczy ma wszystko tak, jak stworzył Bóg świat. Anioł od razu e, zna daną rzeczywistość. Mówi się nawet, że zna istotę rzeczy. To znaczy, anioł, patrząc na taki katechizm, Wiedziałby od razu wszystko, co jest w środku, jaka jest treść, on już nie może niczego się nauczyć. Ale co też jest fascynujące w tym wszystkim, Anioł zna konsekwencje wszystkich swoich decyzji. My nie. My mamy nadzieję, że popełniamy dobre tutaj rzeczy, że chcemy iść w dobrą stronę. Anioł, aniołowie znają od razu wszystkie konsekwencje, a to oznacza, że tym bardziej przeraża fakt tego, że to właśnie zły duch, Wiedząc, jakie będą konsekwencje jego decyzji, nadal chciał się zbuntować przeciw Bogu. Dla mnie jest to po prostu nie do wyjaśnienia, dlaczego ktoś, kto jest istotą tak doskonałą jak Anioł, czyli bytem czysto duchowym, potrafi zbuntować się przeciwko Bogu, wiedząc, że nie ma odwrotu. Chrystus stanowi centrum świata anielskiego. Aniołowie należą do niego, bo w nim zostało wszystko stworzone. I to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Kolosan 1.16. Te określenia, które przed chwilą się pojawiały, czyli trony, panowania, zwierzchności, władze, są to nazwy poszczególnych chórów anielskich. To też jest w ogóle bardzo ciekawe, bo czasami ktoś nie wie o co chodzi, kiedy w kościele jest czytany ten fragment. Aniołowie są obecni od chwili stworzenia i w ciągu całej historii zbawienia, służąc wypełnieniu zamysłu bożego. Oto niektóre przykłady. Zamykają raj ziemski. Chronią Lota. Ratują Hagar i jej dziecko. Powstrzymują rękę Abrahama. Zwiastują narodziny i powołania. Wreszcie anioł Gabriel. Zwiastuje narodzenie poprzednika oraz narodzenie samego Jezusa. Tak samo jak funkcją jest Archanioł. Archaniołów jest siedem, choć zazwyczaj mówimy o tych trzech: Rafał, Gabriel i Michał. Natomiast Pismo Święte mówi o tym, że jest ich więcej. Wystarczy sobie poszukać, tak naprawdę. Każdy miał jakąś inną funkcję, coś innego musiał przekazać. Jeden to był ten, który w imieniu Pana Boga leczył, drugi to był ten, który walczył w imieniu Pana Boga, trzeci zwiastował jakieś informacje konkretne. Gdy Bóg wprowadza pierworodnego na świat, mówi: Niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży: Hebrajczyków 1:6. Ich śpiew, uwielbienia przy narodzeniu Chrystusa. Nie przestał rozbrzmiewać w uwielbieniu kościoła. Śpiewamy to w każdą niedzielę, kiedy święta, uroczystości nakazane, z małymi wyjątkami, na przykład Adwent czy Wielki Post, kiedy śpiewamy Chwała na Wysokości Bogu. To jest właśnie ten hymn, który aniołowie wyśpiewali Bogu przy narodzinach. W liturgii kościół łączy się z aniołami. W liturgii pogrzebowej, na przykład, w pieśni Niech aniołowie. Zawiodą cię do raju. Hierarchia stworzeń jest wyrażona przez porządek sześciu dni, który przechodzi od tego, co mniej doskonałe, do tego, co bardziej doskonałe. Bóg kocha wszystkie Twoje stworzenia, troszczy się o wszystkie, nawet o wróble. Niemniej jednak, mówi: Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział 7, werset, a także o ile ważniejszy jest człowiek niż owca. Ewangelia według Świętego Mateusza, 12 rozdział, 12 werset. Mamy taką hierarchię, to jest bardzo w ogóle ważne, ponieważ w dzisiejszym też świecie jest to mocno widoczne, kiedy ludzie gubią się w tym myśleniu czyli zwierzę staje się ważniejsze od człowieka. Nie może tak być. Albo na przykład niewiedza, która wynika z tego, że ktoś mówi, że przeciwieństwem Boga jest zły duch. Absolutnie to tak nie działa, ponieważ mamy Boga, który stworzył wszystko, to jest punkt pierwszy. Później mamy dopiero istoty stworzone przez niego, czyli byty duchowe zwane aniołami, i tu mamy aniołów, którzy powiedzmy w naszym rozumieniu uznajemy za istoty dobre, ale także mamy złego ducha, to jest tylko anioł. Później mamy koronę stworzenia, czyli człowieka. Później mamy zwierzęta, które także mają duszę, choć nie jest to dusza rozumna, niepodlegająca zbawieniu. Później mamy rośliny i ze względu na to, że rośliny są to także e, też mają duszę, jest ożywione, to znaczy, że musi mieć duszę. Jest to też coś, co nie podlega tutaj zbawieniu, dusza nierozumna, i na końcu mamy materię nieożywioną, czyli na przykład kamienie. Dlatego, jak ktoś chce podać przeciwieństwo na przykład złego ducha, to musi podać dobrego ducha. Też w ten sposób trzeba sobie ułożyć myślenie. Zły duch nie jest żadną konkurencją dla Pana Boga. Pan Bóg jest stworzeniem, stwórcą, przepraszam. Pan Bóg jest stwórcą, aniołowie to tylko stworzenia. To tak, jakby powiedzieć, że zwykły kamyk, na który nadepnąłem, jest przeciwieństwem człowieka. No, niby jakąś krzywdę mi zrobi, prawda? Niby poczułem jakiś ból, ale gdzie tu skala porównawcza? Dlatego musicie mieć tego świadomość. Człowiek jest szczytem dzieła stworzenia. Opis natchniony wyraża tę prawdę, wyraźnie oddzielając stworzenie człowieka od innych stworzeń. I tutaj, to jest oczywiście tak, już tak luźno powiązane, natomiast, bo nie chcę nagrywać zupełnie oddzielnego odcinka na ten temat, natomiast jest to przez komisję w Watykanie napisane jako argument przeciwko tej lekturze Harry'ego Pottera, które było. Mnie trochę martwi to, w jaki sposób jest ośmieszane. Nauka Kościoła, bo ludzie absolutnie nie wiedzą, co oficjalnie Kościół na ten temat powiedział, na co powie poprosił, żeby zwrócić uwagę, a jednocześnie, jak chce się ośmieszyć naukę Kościoła, to mówi się wszędzie szatana widzą ci katolicy, boją się zwykłych tam lektur szkolnych czy czegokolwiek innego. Argumenty są podane, tak naprawdę, trzy takie główne. Na które uwaga, nie to, że to jest lista, która wciągnięta jest na listę lektur zakazanych, książek zakazanych czy ksiąg zakazanych, ale jest to coś, na co warto zwrócić uwagę. Pierwsze, według naszej wiary, człowiek jest koroną stworzenia. W, tych, w książce np. Harry Potter człowiek jest kimś drugiej kategorii. Jest mugolem, kimś gorszym. W związku z tym ten obraz tego, że jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boże, gryzie się z tym, co pokazane jest w książce Harry Potter. Czyli na to prosił Kościół, żeby zwrócić uwagę, kiedy będziemy podejmowali lekturę. Drugie, nauka Kościoła mówi wprost o tym, że człowiek ma czynić sobie ziemię poddaną, że trzeba pracować. Że praca ma bardzo duże znaczenie, że kto nie chce pracować, niech nawet nie je. Tam jest pokazane, że ciężka praca jest określona jako coś gorszego. To znaczy, najlepiej załatwić to bez pracy, czyli machnąć różdżką i samo się zrobi. Wiemy dobrze, że życie na tym nie polega, że samo się zrobi, w związku z tym Kościół przestrzega przed tak, tak zwanym magicznym myśleniem. I trzecie to właśnie pochodzenie magii. Magia nie może pochodzić od Pana Boga, w związku z tym, żeby mieć też taką świadomość. Tak jak czasami. Współcześnie na przykład, to kiedyś nagrywałem te odcinki, ktoś chodzi do wróżki, a jednocześnie mówi, no ale ta wróżka na przykład miała na ścianie obraz Maryi i jeszcze się pomodliła. No to jest pomieszanie z poplątaniem. Tak samo tam, magia nie może pochodzić od Pana Boga. Ktoś jeszcze będzie chciał ewentualnie powiedzieć, ale proszę księdza, to jest biała magia, to jest ta szkodliwa. Magia to magia, koniec kropka. Kolejny paragraf, jestem przy punkcie 355, przeskoczyłem kilka punktów. Człowiek. Stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Księga Rodzaju, pierwszy rozdział, 27 werset. Człowiek zajmuje jedyne miejsce w stworzeniu. Został on stworzony na obraz Boży. W swojej własnej naturze jednoczy świat duchowy i świat materialny. Jest stworzony jako mężczyzna i kobieta. Bóg obdarzył go swoją przyjaźnią. Człowiek posiada duszę rozumną. Jest to bardzo ważne określenie. Pośród wszystkich stworzeń widzialnych jedynie człowiek jest zdolny do poznania i pokochania swojego stworzyciela. Jest on na ziemi jedynym stworzeniem, którego Bóg chciał ze względu na nie samo. Tylko człowiek jest związany do uczestnictwa w życiu Bożym przez poznanie i miłość został stworzony w tym celu i to stanowi podstawową rację Jego godności. Czasami dzieci pytają mnie w szkole, czy na przykład ich chomik, kotek czy piesek będzie w niebie, ale niestety nie tylko dzieci. Zdarza się, że i parafianie, ludzie starsi, który, bo to jest obecnie jestem na takiej parafii, że większość starszych tak związali się ze swoim pupilkiem, że pytają zapłakani, czy ich piesek będzie w niebie. My oczywiście to takie myślenie jest bardzo dalekie. Ja zupełnie nie rozumiem takiego myślenia, ale szczerze trzeba odpowiadać. I tak, jako zwierzęta nie podlegają tutaj kwestii zbawienia, to trzeba mieć taką świadomość nie mają duszy rozumnej, która może świadomie, dobrowolnie wybrać pana Boga, która może chcecie go naśladować. Zwierzęta działają poprzez instynkty. Człowiek nie tak działa. Człowiek może się zatrzymać, może ukierunkować swoje popędy, może na coś się nie zgodzić, może wybrać nawet heroizm, jeżeli jest taka potrzeba. Zwierzęta nie mają takiej możliwości, rośliny także. Natomiast co jest tutaj istotne, mówię na przykład, że jeżeli człowiek stanie już przed obliczem pana Boga i nagle stwierdzi, że do pełni szczęścia potrzebuje jeszcze tego zwierzęcia, to Bóg mu da to zwierzę. Aczkolwiek jestem absolutnie przekonany, że jeżeli ktoś spojrzy na Pana Boga i zachwyci się Jego istotą, nie będzie absolutnie potrzebował nic więcej. To, że coś może być w niebie, to jest inna bajka. My nie wiemy, jak wygląda niebo. Kościół niewiele wie na ten temat. Jezus Chrystus podawał tylko jakieś obrazy, które miały nas zachwycić, ale jednocześnie nie podawał odpowiedzi. Podał odpowiedź tylko, w jaki sposób osiągnąć to niebo. Podał, tę rzecz, że ta rzeczywistość jest, natomiast nie mówił, jak to wszystko wygląda. Osoba ludzka, stworzona na obraz Boży, jest równocześnie istotą cielesną i duchową. Opis biblijny wyraża tę rzeczywistość językiem symbolicznym, gdy stwierdza, że Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiekiem istotą żywą. Księga rodzaju, drugi rozdział siódmy werset. Jedność ciała i duszy jest tak głęboka, że trzeba uważać duszę za formę ciała. Oznacza to, że dzięki duszy duchowej ciało utworzone z materii jest ciałem żywym, ludzkim. Duch i materia w człowieku nie są dwiema połączonymi naturami, ale ich zjednoczenie tworzy jedną naturę. Bardzo trudne słowo. Trzeba być tego wszystkiego świadomym. Dlatego proszę, jeszcze raz, sami sobie przeczytajcie ten punkt. Proszę to sobie ułożyć w głowie. Proszę sobie to przemyśleć. Dlatego podkreślałem na samym początku, że człowiek ma duszę rozumną. Że zupełnie inaczej patrzymy na, w hierarchii stworzenia na człowieka, jako koronę stworzenia, inaczej patrzymy na zwierzęta, co, jak wspomniałem, jest niestety w dzisiejszym świecie poplątane. Kościół naucza, że każda dusza duchowa. Jest bezpośrednio stworzona przez Boga. Nie jest ona dziełem rodziców. Jest nieśmiertelna. Nie ginie więc po jej oddzieleniu się od ciała w chwili śmierci i połączy się na nowo z ciałem w chwili ostatecznego zmartwychwstania. Czasami nawet ludzie mówią, że w niebie są dusze. Nie. W niebie jest człowiek. Co oczywiście możemy powiedzieć, no tak, ale dopiero ciało otrzymamy po ponownym przyjściu Jezusa Chrystusa na świat, kiedy będzie paruzja. Natomiast my mówimy z perspektywy ludzkiego patrzenia i czasu, którym jesteśmy ograniczeni. Nie wiemy, czy tamta rzeczywistość poza czasem, w którą wkracza na początku dusza, oddzielona od ciała, czy to wszystko dla nich nie jest w tej samej chwili, ale znowu posługuje się, operując czasem. Natomiast dla nich to może być ciągle ten sam moment, moment ich śmierci, który mógł po naszemu być 200-300 lat temu i moment przyjścia Chrystusa. Zupełnie inaczej wygląda rzeczywistość poza czasem. Niekody, niekiedy odróżnia się duszę od ducha. W ten sposób, święty Paweł, modli się, aby nienaruszony duch Wasz, dusza i ciało, bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana. Jest to pierwszy list do Tesaloniczan, 5, rozdział 23 werset. Kościół naucza, że rozróżnienie to nie wprowadza jakiegoś dualizmu w duszy. Duch oznacza, że człowiek, począwszy od chwili swojego stworzenia, jest skierowany ku swojemu celowi nadprzyrodzonemu, a jego dusza. Jest uzdolniona do tego, by była w darmowy sposób podniesiona do komunii z Bogiem. Przeskakuje znowu kilka punktów. Mężczyzna i kobieta, stworzeni razem, są chciani przez Boga jako jedno dla drugiego. Słowo Boże pomaga nam zrozumieć tę prawdę w różnych fragmentach tekstu świętego. Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczenie mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Księga Rodzaju, drugi rozdział, osiemnasty werset. Żadne ze zwierząt nie może być tym partnerem mężczyzny. Co wspomniałem, że w dzisiejszym świecie dostrzegam taki problem. Czyli jak się jedzie na przykład gdzieś na, na zachód, nie mówię tu o Polsce, ale na przykład do Niemiec czy do Francji, i widzi się muzułmańskie rodziny wielodzietne, a widzi się na przykład e, panią z wózeczkiem, która w tym wózeczku trzyma swojego pieska i kotka. No, to jest bardzo ciekawe zjawisko. I faktycznie tak jest, że jeżeli ktoś na przykład nie chce mieć dzieci, a jednocześnie kupuje sobie pieska i traktuje się ich jako, jako członka rodziny, co innego przywiązanie, a co innego bycie partnerem. Ktoś nawet mówi, bo to też się coraz częściej zdarza, że tylko pies potrafi tak wiernie kochać. Jest różnica między instynktami, którymi działa pies. Jest różnica między tym, jak został stworzony jako istota stadna, bo tak to jest. Czyli jeżeli dla stada, w którym jest, w tym przypadku stada ludzkiego, coś się wydaje ważne, to pies będzie to robił. Będzie szczekał, będzie pozwalał się pogłaskać, choć na przykład dobrze wiemy z psychologii zwierząt, że zwierzęta psy tutaj dzikie w życiu nie pozwoliłyby się pogłaskać, a normalnie psy średnio to lubią, albo prawie w ogóle nie lubią. To też jest ciekawe, tak mówi psychologia zwierzęca. Jednocześnie pozwala na to, bo stado ludzkie tego potrzebuje, co nie zmienia faktu, że nie jest to żaden partner dla człowieka to jest tylko zwierzę. Ok. Kobieta, którą Bóg kształtuje z żebra wyjętego z ciała mężczyzny i którą przyprowadza do mężczyzny, wywołuje u niego okrzyk podziwu, miłości i jedności. Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mojego ciała. Księga Rodzaju, drugi rozdział, dwudziesty werset. Mężczyzna odkrywa kobietę jako inne ja tego samego człowieczeństwa. Bóg łączy ich w małżeństwie w taki sposób, że stają się jednym ciałem, mogą przekazywać życie ludzkie. Bóg powiedział w Księdza Rodzaju w pierwszym rozdziale, 28 wersecie: Bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili Ziemię. Przypomina mi się tutaj wypowiedź księdza Pawlu Kijewicza, który kiedyś pół żartem, pół serio powiedział, że Bóg na początku nie powiedział, że macie się modlić, że macie być dobrymi ludźmi itd., tak tylko najpierw powiedział bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Kolejny punkt, 374, tutaj też przeskoczyłem kilka, czyli człowiek w raju. Pierwszy człowiek nie tylko został stworzony jako dobry, Lecz także ukonstytuowane w przyjaźni ze swoim stwórcą oraz w harmonii z sobą samym i otaczającym go stworzeniem. Dlatego w tym pierwszym miejscu mogły być dzikie zwierzęta, które w żaden sposób nie zagrażały człowiekowi. Dlatego człowiek nie podlegał tutaj karze, którą na przykład mamy jako choroby, śmierć. Słowo kara jest niefortunne. Nie dopadły człowieka konsekwencje grzechu, którego jeszcze wtedy nie było. Pierwsi rodzice Adam i Ewa zostali ukonstytuowani w stanie świętości i sprawiedliwości pierwotnej. To jest bardzo ważne określenie, które co chwilę będzie wracało czyli świętość pierwsza rodziców i sprawiedliwość pierwotna. To, co Jezus Chrystus zaproponował poprzez swój Kościół, ma być powrotem człowieka grzesznego do pierwotnej natury świętości. Niektórzy święci doświadczali już w swoim życiu, co to znaczy, że odkrywali tę pierwotną świętość. Stąd zachwycamy się nieraz darami, którymi zostali obdarowani, ich świętością. Tym, że niektórzy, na przykład, mówimy, że mieli dar bilokacji, lewitacji, czy, czy jeszcze jakiekolwiek inne, które nas zachwycają, wydają się wręcz niemożliwe. Natomiast wynika to z harmonii i życia zjednoczenia z Bogiem. Dopóki człowiek pozostawał w zażyłości z Bogiem, nie musiał ani umierać, ani cierpieć. Człowiek był nieskazitelny i uporządkowany w swoim bycie, ponieważ był wolny od potrójnej porządliwości. Czyli potrójna porządliwość, którą za chwilę powiem, są to konsekwencje grzechu. Czyli od potrójnej porządliwości, która poddaje go przyjemnościom zmysłowym, to jest pierwsze, pożądaniu dóbr ziemskich. I afirmacji siebie wbrew nakazom rozumu. Czyli człowiek był tak wolny, że wiedział, że coś jest złe i że czegoś nie wolno. Dzisiaj, na przykład, skażeni grzechem, potrafimy ciągle się usprawiedliwiać, mówiąc: A ja nie wiedziałem, a to wcale nie jest złe. Szczególnie jest to widoczne, kiedy tłumaczę, spisując protokół przedmałżeński i mówię, że żeby ślub był ważny, godny i tak dalej, potrzebna jest też ważna spowiedź, żeby ważna spowiedź była, ktoś musi żałować grzechy, okazać skruchę, postanowić poprawę, ale wy na przykład mówię, mieszkacie już 3, 4 lata razem i nie widzicie w tym żadnego problemu i widzicie, jak jesteście daleko od Pana Boga. Więc to jest właśnie to, że człowiek się usprawiedliwia. Ja mówię o tym, że grzech odciąga od Pana Boga. Że człowiek traci Pana Boga z oczu, a oni mówią, ale my się kochamy. Tylko, że to jest ich definicja miłości. Ale o tym już wielokrotnie mówiłem. Harmonia pierwotnej sprawiedliwości przewidziana dla człowieka w Zamyśle Bożym zostanie utracona przez grzech naszych pierwszych rodziców. O czym będziemy mówili w kolejnym odcinku, czyli właśnie o grzechu pierworodnym. Czym jest, o co chodzi w tym wszystkim i na czym ten upadek polegał. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.